Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku milionerzy. Dzisiaj po raz kolejny pytanie numer 2, a dzisiaj sprawdzimy, jakie to stawki były na dwójce w afrykańskich wersjach milionerów. Ale zanim zabierzemy się za Afrykę, jedna rzecz dotycząca jeszcze Azji i Oceanii, gdyż chciałbym pewną rzecz sprostować, gdyż chodzi o 2000, czyli najczęściej występująca suma na dwójce w Azji i Oceanii. Oprócz 10 krajów, które wymieniłem w poprzednim odcinku, po prostu jest jeszcze jeden, który przeoczyłem, i tym krajem jest Nepal. No i właśnie chciałbym to przeoczenie wyprostować, czyli koniec końców 2000 w Azji i Oceanii było najczęstszą kwotą na pytanie numer 2 w 11 krajach, 10, których wymieniłem w poprzednim odcinku na ten temat, oraz w Nepalu, o którym zapomniałem. Za przeoczenie przepraszam i przechodzimy do Afryki, czyli do tematu dzisiejszego odcinka. No a w Afryce mamy następujące kwoty na pytaniu numer 2. Jeśli chodzi o te kwoty, jest ich dokładnie 6. Najniższa w tym zestawieniu jest 50. 50 na pytaniu numer 2 było w Maghrebie, czyli w krajach Afryki Północnej. Maroko, Algieria, Tunezja, Libia. To jest region, który obejmuje Maghreb. No i właśnie w milionerach w tym regionie na dwójce było 50. Dokładnie 50 euro. 75 było na pytaniu numer 2 w Ganie. 200 było na pytaniu numer 2 w dwóch krajach, mianowicie w Egipcie oraz w Republice Południowej Afryki, ściślej rzecz ujmując w wersji anglojęzycznej. 2000 to jest najczęściej występująca kwota na pytaniu numer 2 w afrykańskich wersjach milionerów, gdyż jest lub była obecna na dwójce w trzech krajach, w RPA w wersji holenderskojęzycznej, na Mauritiusie oraz w Angolii. Jeszcze mamy 10 tysięcy, które było na pytaniu numer 2 w wersji na wybrzeżu Kości Słoniowej. No i najwyższa kwota w tym zestawieniu to 150 tysięcy na pytaniu numer 2 w wersji ugandyjskiej, w Ugandzie. I tak wyglądają stawki z pytania numer 2 w afrykańskich wersjach teleturnieju Milionerzy. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.